Witajcie kochani, zapraszam na kolejny vlog. Myślę, że najwyższy czas ukroić to cudo. Jest godzina 9:15, środa, właśnie wysłałam na YouTube Wam świeżutkiego vloga, a teraz spróbuję świeżutkiego ciasta. Moje śniadanie, słuchajcie, jest kawka, ciasto, jest widelczyk, także wszystko jak ma być. No, za szybko nawet nie złapałam w kadrze. O, jakie pięknie fioletowe. Jej. Super. Witajcie we czwartek. Szybka historyjka. To jest annoying. Po prostu zawsze cokolwiek w kuchni agrowie muszę się usmarować. Teraz chciałam wstrząsnąć kartonik z mlekiem owsiany, bo robię sobie kawę i okazało się, że był niedokręcony. Musiałam znowu zaprać plamę. To jest takie denerwujące. Wcześniej mi się to nigdy nie zdarzało, teraz coraz częściej. Byłam u fryzjera. Podcięłam włosy na takiego boba. Wyrównałam po prostu. Nie było specjalnie wielkiego cięcia, są po prostu wyrównane. Ojej, jak widać, jestem cała poplamiona, bo jeszcze teraz obierałam ziemniaki pomoczone, powiedzmy. O, dobra, tak wyglądam, nic specjalnego, getry, buty, poplamiona bluzka i moja fryzura. Fryzura jest akurat super. No, póki co to tyle. Ciuko kuniu, patrz jak pięknie ptaszek śpiewa. Tutaj mój lanczyk, proszę. Właśnie jakaś mucha mi podleciała i po prostu muchy to są dla mnie coś strasznego. Dobrze, ten mój hibiskus to jest po prostu wow. Naprawdę jest gigantic. To jest po prostu niewiarygodne. Jest, popatrzcie, jak moja dłoń. Jeden i drugi. Większy od dłoni. Wow. Pięknisi. Okej. Okay. Teraz gotuję. Ach, ta ogromna butla musi iść tymczasowo tutaj, bo myję butelkę na nią. Jeśli widzicie double chin, sorry. Dzisiaj taki typowy polski obiad. Ziemniaki, sos, surówka. Ziemniaków, to zrobię mu kuskus z kanafiora. Tak, tutaj pokroję mięso. W międzyczasie nagrywania vloga nagrywam film Moje ulubione potrawy,
Ale zobaczcie sobie, co jest dzisiaj na obiad. To jest natka pietruszki do kuskusu z kalafiora. Tu jest sosik, ziemniaczki, piersi z kurczaka. Michała wegańska zupa, ale gotował sobie sam, tylko będzie sobie przygrzewał. Zupa butwinka i ten kuskus z kalafiora. Voilà! To tyle na czwartek z gotowania. Witajcie, dzisiaj piątek, 21 maja. Jeszcze dzisiaj vloguję i jutro, i w niedzielę macie świeży spod igły vlog. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, także jestem bardzo podekscytowana, chyba bardziej niż Tosia. Tosia idzie sobie z koleżankami po szkole do jakiejś knajpki. Ja tutaj później czekam na jej telefon i ją odbioram. I będziemy rodzinnie starali się jakoś uczcić zakończenie tego roku szkolnego. Powiem, że nie był to łatwy rok szkolny, to był wielki znak zapytania nad wszystkim, jak to się będzie działo, czy to będzie szkoła online, czy to będzie szkoła in person. W końcu skończyło się na tym, że Tosia pierwsze 9 tygodni miała online, ponieważ była w Polsce ze mną, a później po powrocie wróciła do szkoły i już tak chciała, aby to zostało, bo można było w trakcie roku szkolnego co 9 tygodni zmienić opcję z online na in-person, z in-person na online. Także dobrnęliśmy do końca bez wielkich trudów. Raz Tosia została wysłana na kwarantannę, ponieważ siedziała blisko dziewczynki, która miała COVID, ale zrobiłyśmy test, okazało się, że Tosia miała wynik negatywny, także mogła Tosia z powrotem wrócić do szkoły. I w sumie tak dobrnęła do końca. Dzisiaj ma jeszcze egzaminy. Dzisiaj miała egzamin z hiszpańskiego, wczoraj z matmy i z angielskiego. I przedwczoraj też z angielskiego, także dużo tych egzaminów na zakończenie roku szkolnego, ale tak tutaj działa, taki jest system. Dzisiaj jeszcze kilka zajawek na pewno z dzisiejszego dnia będziecie mieć. W sobotę na pewno się jeszcze zobaczymy. I to chyba tyle. Póki co cieszy mi się piątkiem i zakończeniem roku szkolnego. Yeah! We did it! Przyszliśmy do pijalni piwa w naszej wsi. Na naszej wsi. I okazało się, że jest tyle ludzi, że musimy siedzieć na zewnątrz. Naprawdę. Ja brałam number 14. 5. A Michał brał number 18. Michał lubi blondynki, słuchajcie. O, nie włączyłam. Witajcie, kochani! Wracamy. Nagadałam się, okazało mi się, że nie włączyłam sobie nagrywania, tak? Michał tutaj ze mnie brechta. Było super, świetnie, musimy to powtórzyć. Okazało się, że Tosia nie wraca na noc, bo zostaje u koleżanki. Musimy jej tylko zanieść piżamę, szczoteczkę do zębów i coś tam jeszcze, co będzie chciała. Także mamy wieczorem jeszcze parę godzin na tarasie. Jest pięknie, cieplutko i nie pada. Wow. To tyle na piątek, na ostatni dzień szkoły. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Patyczek suchy, wyciągamy ciacho. Takim sposobem wyciągam i zawsze się odważę i znowu i tak dalej. Jeszcze wspiąć na górę do garderoby, żeby zmienić torebki. Louis Vuitton przemieniam na mój ulubiony koszyk. Tutaj mam taką wkładkę do torebek, nie będę musiała specjalnie sobie trudu zadawać, żeby tam porządkować. Po prostu zadam jakieś maseczka. Po prostu wszystko przekładam. I jest. Voilà.
Pusta, pusta. Oto mój outfit. Dzisiaj założyłam kapelusz, ponieważ tak myślałam, że fajnie mi się przypasuje do tej bluzeczki. Witajcie kochani, jest sobota 22 maja, jutro jest niedziela, jutro macie ten vlog, także świeżutki, spod igły, tak jak zawsze mówię, nie nagrywam wcześniej, ale będę musiała nagrać jakiś filmik dla Was, żebyście za mną nie tęsknili tak bardzo, ponieważ będzie parę różnych takich okoliczności, w których nie będę mogła nagrywać, tak wiecie, z dnia na dzień, że tak powiem. Wybieram się właśnie z moim mężem Michałem na tak zwanym Michaelem na takie show, RV show, czyli takie wiecie, samochody kempingowe jakby. Następna zajawka to na pewno będzie się coś działo. And welcome to AT&T Studio, the home of the Dallas Cowboys. Download the free Dallas Cowboys app to manage your most Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. and Sunday from 11 a.m. to 5 p.m. Przyszliśmy sobie pooglądać wielgaśne RV. And here we are. Przyjechaliśmy pooglądać RV, czyli takie autka kempingowe, tak, Majka? Jak to się nazywa? Zobaczcie, ile ich tam jest. Michał mówi, że to nie to, co on chciał obejrzeć, już ma dosyć, już nie chce i idziemy zjeść lobster. Dobra, chociaż do jednego wejdę, żeby wam pokazać. Tak, to jest kibelek. Tutaj są dwa łóżka. Kanapa. Drzwi. Do domu, a tutaj kokuś się chce bawić. Tutaj jest pieczenie. Wow, 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 wow. Coś dobrego będzie, czuję. To w sumie chyba na razie tyle. Do zobaczenia później. Mi kupił dzisiaj przepiękne mieczyki. Nakrywamy do stołu. Tutaj się dzieją prawdziwe czary. To się gotuje, jak tutaj pięknie pachnie. Malinami, wow. To się robi przecier z malin. Tak? Witulka jest przeziębiona. Ją gardło boli. Zobaczymy, co to wyjdzie. Moje ciasto w porównaniu z twoimi to będzie pewnie pikuś. Że będzie pyszne, ponieważ dobry biszkopcik sam odchodzi z boków. Od boków. Dzisiaj szef kuchni robi stejki, wegańskie meatballsy, ziemniaki, kukurydzę, a tutaj mamy szparagi i brokolini, czyli te takie młode brokułki. Wow. Grill wjechał pod dach, bo znowu zaczęło padać. A jesteśmy four wheel drive. Tak, Majka? Dokładnie. Cross country. Dobra, kochani, ja kończę tego vloga. Jest godzina 17:10, sobota. Muszę go po prostu zacząć edytować.
Także będzie trochę pracy. Jak chcecie zobaczyć produkt końcowy Tosi, zapraszam na mojego Instagrama Kasia Love Style. I jeśli chcecie zobaczyć również, co na grillu Michał gotował. Michał ugotował, to zapraszam na kolejnego vloga. A ja to Tosi już tutaj muszę przytrzymać, potrzymać, także nie jak to się ma z trzymaniem aparatu. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Hejka. Sekundę, to zaleję. Trzeba to zalać? Tak.